A, tam jest te dwie kropki to jest 12, tak? Już ci wrzucam. Dobra. Masz diagram. To jest to samo, co masz na swojej podstrudnicy, prawda? I trochę też opowiem. Tu są numery progów. Próg jest tam, gdzie jest dany metalowy drążek, tak powiem najprościej. To jest nasz pierwszy próg. Mówimy o tej odległości. Musisz złapać palec pomiędzy tym pierwszym progiem a siodełkiem. Drugi próg, tu jesteśmy dalej, prawda? I teraz to jest akurat, wygląda na to, że to jest akustyczna gitara, czyli ta, którą masz teraz. I tu są te kropki, o których wspominam, prawda? I teraz te ćwiczenie, które robimy, pomaga nam wgranie tych kropek, bo to ci będzie pomagało na przykład, jak masz akord, otwarty akord, czyli typu C-dur, G-dur, D-dur, który znasz na pewno. To są te pierwsze podstawowe akordy. I będziesz chciała przejść z tych akordów, bo grasz na przykład w innej tonacji, których nie używasz wszystkich z tych akordów, więc musisz grać te barre akordy. To na pewno też znasz, bo widziałem, tam grałaś sobie coś, nie? Więc wtedy płynność twojej zmiany akordów zależy od tego, jak szybko będziesz w stanie zlokalizować ten próg, czyli to często są przeskoki na przykład z otwartego A-dur na przykład na piąty próg albo na siódmy na E, jak chcesz, żeby wyżej zabrzmiało. I te ćwiczenie ci wyrobi płynność, żebyś na przykład nie traciła tego czasu albo nie wiem, nie będziesz umiała się odnaleźć albo sobie liczysz. Są różne sposoby, a te ćwiczenia ułatwiają płynną grę, więc jak teraz zobaczysz, są te kropki, one są na nieparzystych progach. To, co już wspomniałem wcześniej. Nie ma tylko na pierwszym progu. To wydaje mi się, że jest tylko kwestia estetyki. I mamy tak, mamy na trzecim, na piątym, na siódmym, na dziewiątym. I te dwie kropki, to oznacza nam, że to jest dwunasty próg, czyli nasza otwarta struna, to jest ten sam dźwięk. Poczekaj, już ci przełączę kamerę. Czyli mamy otwartą strunę. Powiedzmy A. Ten sam dźwięk znajduje się na 12 progu, czyli tylko grany oktawę wyżej, prawda? Więc. Czyli oktawę wyżej. I to oznaczają nasze dwie kropki. Możesz się w szybki sposób złapać, że jak chcesz zagrać z tą samą frazę, tylko wyżej oktawę, to możesz sobie przesunąć rękę poza te.